serdecznie zapraszam na 28. edycję Summer Jazz Festival Kraków, która rusza 2 lipca, niedzielą nowoorleańską, czyli wielkim świętem jazzu tradycyjnego, jazzu swingowego. Przyjdźcie na rynek główny, o 12 będą koncerty się odbywać do w kawiarenkach, potem pochód o 17 dookoła rynku i koncert główny na Placu Szczepańskim, gdzie będą przeróżne atrakcje, nasze big bandy małe, orkiestra Wojtka Groborza, Dedicated Playing Family, ale też grupa z muzyków baskijskich z Hiszpanii, 6-osobowa, bardzo ciekawa. Potem w otwarcie wystawy Urszuli Las, fenomenalnej artystki, fotografika, laureatki wielu nagród światowych, która będzie mieć swoją wystawę w Piwnicy pod Baranami. Potem jeszcze koncerty w tych klubach krakowskich, zarówno w Piwnicy, Old Metropolitan, jak i w Harrisie, jak i w klubie Globus w Podgórzu, gdzie ciekawy duet fiński. Natomiast cały festiwal to 120 koncertów, wielkie światowe gwiazdy, po raz pierwszy w Krakowie Markus Miller, basista od Nice'a Davisa, postać zupełnie nieprawdopodobna ze swoim zespołem, Michel Camilo, pianista solo, coś takiego pomieszanie Oscara Petersona, nie wiem, z Chickiem Corea jeszcze był wiekim, gorąca krew, być może najbardziej zaawansowany technicznie żyjący obecnie pianista, 12 sierpnia Filharmonii Krakowskiej. W tej samej Filharmonii Adam Bałdych, szczyt skrzypcowy, wajolinsami i Robi Lakatosz, genialny skrzypek węgierski, będą pojedynkować się 31 lipca. Obok tego mamy koncerty innych gwiazd. W ogóle cały festiwal trwa do 2 września.